Dobry, witam u siebie w Rudzie. Jakubie, cześć. Cześć, Piotrze. Wracając do tego, dlaczego tu jesteśmy, to jest moja przydomowa pasieka. A Ruda jest o tyle ciekawa w nazwie, że a? razem z kuźnią, która jest tam, i z kowalą, która jest tu, świadczy o tym, że tu były lasy. W których, z których korzystano z drewna i rudy darniowe, które służyły yy, ludziom do wypalania, do wytapiania żelaza. A Słuchaj, świetnie się składa, gdyż mam na ten temat publikację. Publikację <laughs> naukową, która opowiada o toponimach. Czyli, tak jak powiedziałeś, takich tradycyjnych nazw, yy, które Dzięki którym możemy rekonstruować wpływ człowieka na w poce przedindustrialnej również w związku z przelarstwem. Super. Chodź usiądźmy i yy, opowiadamy co jeszcze będziemy opowiadali, bo będziemy opowiadali też o yy, diecie dręcza pszczelego i te nowych badaniach, które diecie, obalają starsze. I też o diecie tropilelaps. Tak. Który nie ma polskiej nazwy, na czym żałuję. I trzecie. Trzecia publikacja, bardzo modny temat. Dre, dręcz przel. Chat GPT jako mentor i ekspert od przelarstwa. Mentor no, i ekspert. Jesteście ciekawi? <laughs> Zapraszamy. No więc mamy tak, że nizinne lasy Europy były zawsze miejscem, z którym ludność była związana. Tak, może da. jeszcze wyjaśnię, co to są te toponimy. No otóż toponimy to są mm, tradycyjne nazwy, związane y, nazwy geograficzne, y, które związane są w historii z użytkowaniem do, terenu w różny sposób i Pamiętam jeszcze, bo kiedyś studiowałem archeologię, i wtedy się uczyłem, że te nazwy zazwyczaj są bardzo konserwatywne. Nawet jeżeli państwo zdecyduje się, że w jakiś sposób zmieni tę nazwę, prawda, to okazuje się, że ludzie, społeczność lokalna i tak używa tych Często tej tradycyjnej nazwy, i z tego co pamiętam, niektóre nazwy możemy nie tylko wywodzić ze, wczesne, ze wczesnego średniowiecza, tak jak, tak jak w tym wypadku, w tym wypadku ale do XVI je... wieku. Ale jeszcze wcześniej. niektóre, O ile pamiętam, Wisła na przykład nie pochodzi z języka prawdopodobnie słoweńskiego tylko jest pozostałością po ludach, które żyły tutaj wcześniej, więc naprawdę sięgamy, sięgamy daleko. Ludzie są dość mocno w tym aspekcie konserwatywni. No i jest cała taka nauka, jak toponomastyka. I dzisiaj się właśnie tak. tą nauką zajmujemy, która bada tego typu nazewnictwo i dzięki naukom interdyscyplinarnym no, właściwie to możesz przydać do mhm. wielu różnych dziedzin. No więc ja y, przeczytałem, że moja miejscowość jest związana z, y, z korzystaniem z tych ród darniowych i oczywiście z zasobów leśnych y, tutejszych, bo trzeba było to wypalać przy pomocy y, albo drewna, albo węgla drzewnego, co jest najprawdopodobniejsze. Natomiast z lasów też korzystano do prowadzenia działalności również innej, czyli wypas zwierząt, zbieractwo i tu mamy pszczelarstwo. Tak. No i naukowcy z Polskiej Akademii Nauk z Warszawy postanowili, ekolodzy, najprawdopodobniej mhm. większość ekolodzy postanowili, z się Instytutu Geografii. postanowili się przyjrzeć wpływu jaki, a czy nie postan postanowili? zestawić toponomastykę i naukę o toponomastyce z ich wiedzą dotyczącą wpływu człowieka. No najczęściej był to wpływ destrukcyjny na środowisko. Jak się no tak, wpływ człowieka na środowisko polega na korzystaniu z tego środowiska. Czerpaniu z Jest to jakaś destrukcja za każdym razem. W stosunku do środowiska. Nie, nie, w związku z, nie wiem, czy pamiętasz, jak Natomiast... nagrywaliśmy drugi odcinek w Bartnikach. Tak, zgadza się. Otóż, e, gdzie mamy tą fajną tabelkę? Popatrz, mi tutaj ta tabelka zniknęła. E, widzę później, a chyba wiem, czego szukasz. E, chodzi o e, mapę tych nazw. E... Nie, nie, chodzi mi, chciałem teraz, gdzie by. Popatrz, nie mogę teraz. A jest. Otóż jest tutaj, są tutaj takie tabele dotyczące wielu różnych nazw, ale przytoczę to jest związane z przelarstwem. Otóż mamy tak: Bart, Bartnik, Bartodziej. Tak. I nazwy z tym związane. Bartnia, Bartniki, właśnie, byliśmy kiedyś w Bartnikach, pozdrawiamy. Bartodzieje, czy wola bartodziejska? Miód. Miedary, miedziwo, miednik, mie, miedźna. Wszystkie takie nazwy występują na terenie Polski. Się. Obelnik. To, to znaczy beekeeper, to znaczy czyli pszczelarz, Aha. obelniki. Sprawdziłem już na mapie, rzeczywiście jest taka w Polsce miejscowość Otoka, Otoka. Ym, czyli las. Otoka, czyli las służący do zbioru miodu, teren z barciami. Teren z barciami. z barciami. Pasieka, no to wszyscy wiedzą. I są miejscowości takie jak pasieki i pasieka. Tak. Ym, to i co? I teraz ym, Nie, no... pamiętam jeszcze, jak właśnie na studiach archeologicznych. Yy, Prowadzi się też takie badania właśnie w terenie i uczyli mnie, mm, pamiętam, mm, moi wykładowcy, że, te, że jak mamy jakąś wieś bartniki, to możemy być prawie na 100% pewni, że kiedyś ona była związana właśnie w ten czy inny sposób z strzelarstwem. Tak. Yy, tutaj badacze jeszcze wykazali się pewnym, yy, pewną ostrożnością, bo na przykład nie użyli nazw związanych z, z węglem albo Dębniki, dębnik, to dlatego, bo nie wiadomo, czy były to nazwy związane z lasem mogły być z wypalaniem węgla czy z dębiną, ale mogły być też związane z garbarzami, którzy używali kory dębu do garbowania skór i nazywano ich w ten sposób. Więc nie zawsze można, natomiast jak już przy tym jesteśmy, to jeszcze kilka ciekawostek. Yy, miejscowość na przykład taka jak Kolbudy. Dlaczego yy -y. jest związana z lasem? Bo budy to były leśne osady. Yy, tak zwanych budników, którzy tak trudnili się. Yy, trudnili się, no cóż, no po prostu. Yy, A na przykład. Gospodarką rabunkową w lesie można powiedzieć, czyli korzystaniem, yy, niezrównoważonym nie, nie korzystaniem z zasobów z zasobów środowiska. Tu jest nawet to opisane, ten sposób traktowania tak. lasu, czyli że y, 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 odkrywamy jakieś zasoby i korzystamy właściwie z nich do imentu, aż się po prostu skończą. A na przykład 7 km stąd są łaziska i to jest mhm. też kolejna toponimiczna nazwa, która oznacza y, pola uprawne y, na terenach, y, po terenach leśnych. No dobrze, ale po co to badać w ogóle? Dlatego, że okazuje się, że pomimo wiedzy, jaką mamy, że ogólnie człowiek, w tym na terenie Rzeczypospolitej, oczywiście korzystał, i to w sposób intensywny, z lasu, no to nie mamy, tak naprawdę nasza wiedza jest ograniczona. Często, jak na przykład o, o tych budnikach, no nie mamy konkretnych, konkretnych opisów, opisów mhm. prawda, które by się zachowały. Więc dzięki temu możemy rekonstruować w jakich miejscach to dokonywano, a nawet jakim sposobem. Tak. I, i rzeczywiście, te miejscowości, typu właśnie ruda, huta, kowala, wiadomo, że, że, że chodziło tu o. Jeżeli znaleziono jeszcze sposób ja mówiłem o tych rudach darniowych jeżeli jeszcze znaleziono sposób wydobywania rudy, to już dalej z, oko, z nas w okolicznych wsi, można było wywnioskować, gdzie tę rudę wytapiano, gdzie ją przekuwano, gdzie być może były jeszcze jakieś. Byli jacyś rzemieślnicy, którzy wykonywali z tego broń. Tak, i wzięto pod uwagę te tereny, które należały do, do Polski w sposób ciągły, tak? Czyli nie wzięto... Do tak zwanej korony, czyli tak. do, 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 do cały czas. Czyli do Polski. Czyli na przykład Pomosa i Śląska nie, nie, nie brano pod uwagę, no bo wiadomo, że dosyć długi czas nie należały do, do Rzeczpospolitej i teraz, czy do Królestwa Polskiego. I teraz dość ważna rzecz. Otóż okazuje się, że z tego, co wyszło z tych badań, no zazwyczaj tego typu gospodarka leśna wiązała się z, po prostu z dostępną, z dostępnością gęstą sieci rzek. Prawda? Tak. I to wiąże się z, na przykład z, z wygraną wojną trzynastoletnią z państwem krzyżackim. Tak. Dzięki temu uzyskaliśmy swobodny... swobodny. Swobodną możliwość spławiania drewna, między innymi, ale też i zbóż, handlu międzynarodowego, handlu poprzez dostęp do Morza Bałtyckiego. Ja zwróciłem tutaj na to uwagę, że często ja byłem chyba tak nawet w szkole uczony jeszcze, czyli tak powiedzmy starą ekologię, starą, systemem, starą wiedzą na temat ekologii, uczyło, uczono mnie w ten sposób, że kiedyś to była gospodarka grabieżcza tylko, mhm. a, w końcu przyszły, a w końcu przyszedł system zarządzania lasami, wzorowany na systemie pruskim i austriackim, czyli naszych zaborców. Które tutaj pozdrawiamy, i później i, i dopiero to wprowadziło równowagę w lesie. No I wydaje, wydaje mi się, że takie, że takie myślenie jednak cały czas gdzieś tam powszechnie w opinii publicznej funkcjonuje. Tak, no. ale spójrz na te y, zdjęcia, które pokazują mhm. y, możliwość, y, y, jaka występowała w, w przypadku wypalania węgla drzewnego, gdzie pojawiała się osada, y, w tej osadzie dokonywano tego wypalania, grabieży wręcz terenów dookoła, ale jak już te, ten surowiec się skończył, to osada przenosiła się w jakieś inne miejsce, a w tym samym miejscu rósł z powrotem las, więc robiło się w sposób naturalny to, o czym. O czym ty mówisz, yy, że po prostu yy, równowaga w przyrodzie wracała do normy? Właśnie nie. Oni tutaj opisują, że mimo wszystko i zależy, co roz, przez, rozumiesz przez równowagę. Jeżeli yy, przez równowagę rozumiesz jakiś teren dziewiczy, ekosystem, który ma walory dziewicze, to oni tutaj, yy, tutaj przeczyszają konkretne badania, które wskazują, że nigdy do końca ten, ten ekosystem nie powracał do pierwotnego stanu. Bo o, oni mówią o czymś takim, mi, że, jak, że nie właśnie do tego chciałem zmierzać. Okazuje się, że, że, ta, że, ta, że ludzie też wcześniej mieli też mieli wiedzę na temat zagrożeń związanych z, eksploatacj z nadmierną eksploatacją systemu. Różni królowie, różni właściciele terenów wprowadzali, wprowadzali pewne ograniczenia, aczkolwiek najczęściej po tym, jak już, jak, już, jak już był dramat. W każdym razie to nie jest tak. Chodzi o to, żeby nie rozumieć tego w ten sposób, że prosty lud nie miał żadnej świadomości ekologicznej i dopiero przyszli eksperci z Prus i uh -huh. Austrii i nam tutaj wprowadzili zarządzanie. Nie, nie, mieli i natomiast no, nie da się też ukryć, że wpływali destrukcyjnie. I teraz oni wskazują, że nawet jeżeli powiedzmy istniała jakaś równowaga, to oni nazywają to gospodarką nie grabieżną, tylko selektywną. Dlatego, że zobacz, że do pozyskiwania... I to się też łączy z przelarstwem. Do pozyskiwania na różne cele, na przykład, w, na przykład węgla drzewnego, lepiej się nadawało jedno, jeden gatunek drewna niż inny. Tak. I w toku wieloletniej, wielowiekowej wręcz działalności ludzie dokonywali specyficznej selekcji. Tak samo jeśli chodzi o pozyskiwanie drewna. Wcześniej nie było to na tej zasadzie, że tak jak teraz jest, prawda? Czyli zarządzaliśmy lasem, czyli właściwie tak jak już kiedyś się zgodziliśmy, nie, należałoby to nazwać właściwie uprawą leśną, no, polem leśnym, czyli sadzimy las, który z góry wiemy, że jak będzie jak za 50 lat lub 100 lat, po prostu całego prawie, że zetniemy. Natomiast tam po prostu ludzie wybierali te najbardziej piękne okazy, te najbardziej proste drzewa, więc siłą rzeczy też dokonywali nawet wewnątrz gatunku jakiejś jednak selekcji. I więc, a jeżeli chodzi o ten powrót, to owszem, on istniał, ale, pod, ale tak jak oni tutaj piszą, podobno nigdy ten skład gatunkowy nie wracał do, swojej, do swojego pierwotnego stanu. Do swojego pierwotnego stanu choćby gatunkowego. Ja rozumiem. Rozumiem, a w tym artykule jest jeszcze sporo takich rzeczy, których się można dowiedzieć na temat tego, co, co można się dowiedzieć z samych nazw miejscowości i też nazw miejscowości okolicznych, bo Aha. ich interesowało sąsiedztwo. Oprócz konkretnej nazwy toponimicznej, która nie daje większych Aha. danych, ważne jest sąsiedztwo jak daleko do rzeki. Y, jakie obszary leśne w pobliżu i jakie inne nazwy toponimiczne w pobliżu. No i przejdźmy w końcu do Przelasa. Mamy tutaj taką mapkę, gdzie jest zagęszczenie nazw związanych y, właśnie z Przelasem. Tych nazw, o których już mówiliśmy. I Teraz, co się okazuje, badając właśnie pszczelarstwo? Często się mówi o tym, że dawne bartnictwo miało, prawda, taki yy, głównie, taki zrównoważony, dobroczynny yy, wpływ na pszczoły, ja tutaj wychodziłem pewną <laughs> pewną, yy, pewną informację, która trochę może przeczyć temu stanowi wiedzy. Mianowicie, wyobraź sobie, że yy, bardzo dzieje. Yy, sztuka bartnicza wiązała się też jednak z jakimś destrukcyjnym wpływem na. Puszczę. Na przykład z pożarami. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. Nie, nie, nie. Przegapiłem ten Aha, ale. Jest to informacja, się że, że. Tak, jest informacja no. nawet występująca w piśmiennictwie, że właściciele terenów zaczynali chronić te tereny przed strzelarzami, dlatego że strzelarze po prostu. E, po, e, e, sta, 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 e, próbując rozpalić stare kadzidła, albo wręcz żywym ogniem próbując, wy, e, próbując omamić pszczoły, prawda, no nie, nie specjalnie przejmowali się tym. E, roz, e, myślę, że, myślę, że starali się jednak nie wywoływać tych pożarów, ale, ale prawdopodobnie rzeczywiście nie zawsze im się udawało. Nie, no są e, konkretnie uh -huh. takie przy, przytoczone w piśmiennictwie e, kon konkluzje. Mm. Zaraz ci to spróbuję. Mm. Zaraz ci to próbuję znaleźć, jeżeli powątpiewasz. Mm. Nie. nie regularnie, regularnie wypalano dolne warstwy lasu, aby zwiększyć wydajność miodową wokół roślin. Z pewnością działalność pszczelarzy miała wpływ na środowisko i drzewostan. W drugiej połowie XVII wieku, w związku z procesem organizowania profesjonalnej służby leśnej dla przeciwdziałania dewastacji drzewostanu, w lasach zamońskich. Rozpoczął się proces stopniowego upadku pszczelarstwa. Czyli w, jak, w jakimś sensie można powiedzieć, że ochrona środowiska przyczyniła się do, do, intensyw, do intensywnego pozyskiwania zasobów leśnych związanych z pszczelarstwem. No. Tak, ale też przyczyniło się to, co dalej, w, bo przypomniałem sobie w tym momencie mm. ten fragment artykułu, przyczyniło się to do unowocześnienia też pszczelarstwa, bo kłody były wtedy zabierane do przydomowych ogrodów, i, i, i zaczęło pszczelarstwo przyjmować taki osiadły styl bardziej. Tak jest. No i tutaj ciekawostka, na ile to było, można by powiedzieć, takie dobrowolne, na ile to pod wpływem przymusu, że po prostu pszczelarzy stamtąd wygoniono. No, no bo... właśnie. Mamy <gry> rzeczywiście ciekawostkę. No to cóż, przechodzimy do drugiego artykułu, w którym z Warszawy przelecimy... Do Chin. Do Chin. Jak wszyscy dobrze wiedzą, zmienił nam się paradygmat w 2019 roku od y, czasów y, w rewolucji w nauce dzięki publikacji Samuela Ramzaja, amerykańskiego naukowca. A wiadomo przecież, że dręcz przeżyli się tłuszczowym. Chyba nie będzie z tym polemizował. No, chyba polemizuje. Jak to? Y, sam mi mówiłeś o tym, że nasza doktorka Nagaida się z tym nie zgodziła już wtedy nawet. A poza tym mamy nowe badania. Mamy nowe badania w Chinach wykonane, które chyba trochę zadają kłam temu przekonaniu. No i czym miał się wyżywić bułkami z masłem, chcesz powiedzieć? <laughs> no, hemolimfą. Wracamy do starego paradygmatu. Wracamy do starego Przed 2019 roku. <laughs> Dlaczego hemolimfą? No to były już na to pewne wskazówki, chociażby z biologii Varroa Destructor. Że ona składa pierwsze jajo dopiero po 60 godzinach od zamknięcia komórki i że w związku z tym z badań proteomicznych, czyli badań białek, białek różnych, aminokwasów. różnych aminokwasów, wynika, że aby zainicjować proces rozrodu, potrzebuje właśnie tych białek, które znajdują się w hemolimfie, a nie w ciele tłuszczowym. Stąd, stąd chyba pojawiła się główna teza, że, że może to zależeć od, z, od konkretnego etapu życia. Tak, badanie Semulera Ramzeja wykorzystał po raz pierwszy w ogóle sztuczne środowisko. On tam tworzył nawet sztuczne komórki, do których wprowadzał dręcze pszczeli karmił ich różnymi pokarmami. I Między innymi wychodziło mu, że te dręcze pszczele, które żywiły się, żywione były właściwie hemolifą, No żeby krócej. Natomiast oni tutaj. Powstanowili właściwie rozszerzyć jego metodę badawczą. Zastosowali też barwienie y, tkanek na y, różnego rodzaju fluorescencyjne y, tak. Ale barwy. jak? Ale jak? Wyżywili dwoma rodzajami barwników y, larwy pszczele. Tak. To, są, to, jest, to jest barwnik y, lipidofilny i hydrofilny. Od samej kołyski, czyli od jaja można. Od samego jaja hmm. dwa rodzaje barwników były podawane. Tak. Jeden z nich zabarwił hemolimfę. Na kolor, który tutaj nam wyszedł na zielono no na właśnie. zdjęciach, które nie, bę, nie będę tutaj już trzymał w, niepew, w niepewności. Otóż, jeżeli chodzi o wykres, zobacz, no, zobaczcie sobie tutaj: wykres tak. zawiera różne stadia rozwojowe dręcza przelego, i po prostu wszędzie wszędzie wychodzi, że skład białek dowodzi, że dręcze żywią w, sta, w stanie, przynajmniej przebywając w komórce, żywią się zdecydowanie chętniej hemolimfą. A najchętniej, czyli zdaje się, że około 80%, bo zbadali też preferencje pod drugim sternitem pszczoły miodnej. Tam najczęściej tak. przekłuwają rankę, która jest cały czas otwarta. W zasadzie w ponad 90%. Tak. Jedna ram, ranka Otwar e, otwarta, z której żywią się pokolenia. Cała, cała, cała rodzinka. Cała rodzinka dręczy się żywi. To ma, takie to ma takie uzasadnienie e, ewolucyjne, że jeżeli. To e, no nie zabić gospodarza. Dokładnie, bo jest tylko jedna rana i tam w, 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 one wstrzykują pewną e, antykoagulacyjne substancje, które powodują, że ta ranka się nie zamyka. Tak? Tak. Ale jeszcze, żeby, hmm. żeby odrzucić zarzuty, uh -huh. że, uh -huh. to, że to badanie mo mogło wyjść w jakikolwiek nierzetelny sposób, to oni dokładnie sprawdzili, że te barwniki, które, które wykorzystano, nie miały żadnego wpływu na rozwój larw pszczoły aż do sta stadium innego uh -huh. i nie miały żadnego wpływu na rozwój y także dręczy. No i tropilelaps, bo jeszcze tak. wrócimy, że, że, że badamy. Porównywali z tropilelasem, który. No, no, który też. Yy, który, ży który nie potrafi się żywić ciałem tłuszczowym, nie ma narzędzi do tego, żeby yy. móc yy, przebić błony yy, yy, dorosłej pszczoły, więc właściwie żywi się tylko yy, na czerwieni. No i bo taka była argumentacja Ramzeja, między, yy, między innymi, że Drentz nie ma wystarczającego aparatu, wystarczającego aparatu gębowego ssoncokującego, żeby, żeby, tak jak inne tego typu pasożyty, jak właśnie Tropilera, żywić się chemowym. Tylko, że nie musi do końca. Bo to, co mamu wystarczy, wystarczy, żeby w tej specjalnie przygotowanej rance do tego móc pić. Pić tak zupełnie jest. co innego na dorosłych i starych pszczołach, które są twardsze. Wtedy, jak oni przyznają, że rzeczywiście stopień udziału w diecie ciała tłuszczowego może wzrastać. Dlatego, że pszczoła wtedy tłuszczem się obudowuje i po prostu nie ma aż tak łatwego dostępu do hemolimfy. Wtedy w tym samym miejscu w sternicie yy, yy, Ciała ma y, właśnie wyściółkę z, z ciała tłuszczowego, i, i z niej korzysta y, dorosła samica. No cóż, czyli można powiedzieć, że Dręcza. Chińscy naukowcy rozwalili tutaj system po całości. 1 do 0, <laughs> 1 do 0 y, 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 w konkurencji pomiędzy po... Chinami a Ameryką dla Chin. Użyli, y, 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 znaczy obserwowali 1285 potwarek, że, żeby to zarejestrować. I teraz zobaczcie sobie zresztą wybarwione. Wybarwione te, te roztrocza i tropilerapce zresztą na różne kolory. Wygląda to urokliwe i oczywiście chciałbym, żebyśmy też pokazali z bliska, z mikroskopu, prawdopodobnie elektronowego, jak od strony brzusznej wygląda. E, no, jest to bardzo ciekawe, Bardzo sympatyczne z, bardzo sympatyczne prawda? Bardzo. Kolorze, tu mam zresztą czarno-białe, w kolorze to. Dość, do, do, do. E, tak, oczywiście. mi tu lecą. Oczywiście. Słuchajcie, no, co? no po prostu. Rewolucja obalona. E, D, mam, i, mamy kontrrewolucję w nauce. I, chyba oboj, obaj jesteśmy pod wrażeniem tego badania, więc polecamy Wam zajrzeć do tego. Bardzo ciekawe. Przechodzimy do trzeciego do Europy, w którym porozmawiamy o sztucznej inteligencji. Jak Je... zawsze jestem gotowy aby ci pomóc w każdy możliwy sposób. Czy masz jakieś pytanie lub potrzebujesz pomocy? <noise> Widzisz, no tak, no. wygląda na to, że będziemy mieli niedługo eksperta do dyspozycji, pszczelarskiego w każdej pasiece, w każdym telefonie, dostępnego. Tak. Wyszło takie badanie naukowców KOLOS, Kolos czyli organizacja, o której już mówiliśmy, która mieści się między innymi Szwajcarii, która jest międzynarodową. Organizacją, której celem jest. Yy, dbanie yy, o zdrowie. Yy, tak, głównie monitorowanie strat rodzin pszczelich i dbanie o dobrostan pszczół, można powiedzieć, w kontekście zrównoważonego rozwoju. I wyobraź sobie, ukazał się artykuł, który, który zbadał, czy, czat, czy słynny Chat GPT, firm, firmy, czy tam fundacji OpenAI, yy, mo, y, mo, y, może się nadawać do bycia ekspertem i doradcą y, pszczelarskim. Zbadali to jest za dużo powiedziane. Do tego badania to się można sporo przyczepić i tutaj y, nie kwestionuję uwag krytycznych, jakkolwiek. Cieszę się, że, że w ogóle poruszyli ten temat, bo tak naprawdę zadali mu y, raptem dwa pytania, jeżeli chodzi o tą część, którą, y, którą przedstawili wyraźnie, czyli. Y, czyli po pierwsze, pierwsze pytanie to było. Jakie są objawy zgnilca amerykańskiego? To Właśnie. było pierwsze ogólne to pytanie. Pierwsze Drugie, ogólne? jakie środki należy wdrożyć w gospodarstwie przelarskim w Norwegii, które zostało dotknięte zgnilcem amerykańskim? No. I yy, odpowiedź czata sprawdzili eksperci z różnych dziedzin. Konkretnie 13 osób. Mhm. To był. Częściowo kojarzę te osoby. No to po prostu były grupy, grupy z zespołu. Zespoł, które się zajmują komunikacją e, e, komunikacją pomiędzy przelażami a naukowcami, prawda? Uh -huh. A co powiesz na to, żebyśmy my zadali czatowi GPT swoje pytania, a potem dopiero podyskutowali na temat tego, jak e, czy, czy wolałbyś, żebyśmy najpierw powiedzieli o tym. E, proszę bardzo, możemy teraz, bardzo proszę. E, czyli mamy tutaj do dyspozycji e, czat GPT w wersji 3,5. Tak. E, to jest wersja już, już o zamkniętym kodzie, czyli jak najbardziej komercyjna. że tworzy ją fundacja o szczytnych ideałach i e, no cóż. Skoro jest zawsze gotowy, aby mi pomóc w każdym możliwy sposób, e, to... O co go zapytać? No... Na... Jestem... Jestem pszczelarzem i na... Sw... na... Mojej pasiece zauważyłem, że umierają mi masowo pszczoły. Przy ulach czuć nieprzyjemny kwaśny zapach zgnilizny. Co to może być i co powinienem robić, by przeciwdziałać umieraniu czuł? Znak zapytania. Dobrze. To zanim Twój odpowie, to ja pójdę w trolling absolutny i zapytam go, jak poradzić sobie z warrozą przy pomocy czego? Kwasu szczawiowego. Kwasu szczawiowego. W Polsce. Albo to już jak chcesz. Proszę. O Matko, ale. To będzie Rozpis... długa odpowiedź. No tak, u mnie jest tak. długa. To ja już może zacząć czytać. To brzmi jak poważny problem, który może być spowodowany różnymi czynnikami. Zapach nielizny może wskazywać na obecność pleśni, grzybów lub innych patogenów, które mogą zagrażać zdrowiu psów. Istnieje wiele potencjalnych przyczyn masowego umierania psów, w tym zatrucie pestycydami, choroby, brak dostępu do pożywienia, czy nawet stres spowodowany zmianami w środowisku, aby przeciwdziałać. Umieraniu pszczół zalecam podjęcie następujących kroków. Skontaktuj się z lokalnym weterynarzem lub specjalistą od pszczelarstwa, aby przeprowadzić dokładną diagnozę sytuacji i określić przyczynę problemu. Przeprowadź dokładną inspekcję uli, aby sprawdzić, czy nie ma widocznych oznak chorób, pasożytów lub innych szkodników. Upewnij się, że pszczoły mają wystarczający dostęp do pożywienia, takiego jak nektar i pyłek kwiatowy, aby zapewnić im odpowiednie odżywienie. Zadbaj o higienę pszczół, usuwając martwe pszczoły i inne odpady, które mogą przyciągać szkodniki i patogeny. zwróć uwagę na warunki środowiskowe wokół pasieki, takie jak stosowanie pestycydów w okolicy, zanieczyszczenie wody czy brak dostępu do roślin kwitnących. Rozważ zastosowanie naturalnych metod ochrony pszczół, takich jak stosowanie roślin miododajnych, które przyciągają pszczoły i zapewniają dodatkowe źródło pożywienia. Pamiętaj, że każda sytuacja może być inna, dlatego ważne jest skonsultowanie się z ekspertem, aby uzyskać dokładną diagnozę i odpowiednie zalecenia dotyczące działań naprawczych, chociaż ona jest kluczowa dla zachowania równowagi systemu, dlatego ważne jest podjęcie działań w celu ochrony tych cennych pszczół. Dla mnie to brzmi jak artykuł copywriterowy, szczerze mówiąc. No zgadza się i, i do, do tego sami moglibyśmy dojść. Natomiast mój pokazał mi, pokazał mi tu dostaniecie oczywiście zrzut jednego i drugiego. Yy, nawet przepis na, Proszę, na użycie kwasu szczawiowego. Yy, już wracam do tego, żeby, ci, żeby go szybko przeczytać. Chociaż nie wiem, czy powinienem go. Nie, nie będę go czytał. Prze pokazałem wam go, ale to nie, jest, yy, to nie cię, jest. Uważasz, że wprowadził cię błąd Nie, nie jestem przekonany o tym, natomiast nie jest to lek zatwierdzony do yy, tego działania, więc promować tego nie będziemy w taki sposób. Nie, no jeżeli Natomiast powie... ja go spróbuję jeszcze strolować, no. e, to już poszło i tak czy inaczej widzieliście. No właśnie, no to przecież jeżeli powiemy, że, to, że nie polecamy tego, to chyba możemy to powiedzieć. Słuchaj, no to Dobrze, eksperci w okay. tym badaniu mówią, że to, że to może być e, okay. mentor dla przelarstwa. Do sporządzenia no. roztworu potrzebujesz kwas szczawiowy dihydrat, di, dihydrat dostępny w sklatach przelarskich, woda destylowana lub przygotowana. 35 gramów okay. kwasu szczawiowego na 1 litr wody. Roztwór dokładnie wymieszać. Mm -hmm. A napisałem, teraz... że w Polsce, tak? Tak, w Polsce mm -hmm, napisałem. Mm -hmm, e, natomiast e, można tu podawać metodą odparowywania, metodą kropelkową, z zachowaniem bezpieczeństwa i higieny, z właściwymi terminami aplikacji i z odpowiednim monitorowaniem skuteczności. Natomiast ja go teraz już ewidentnie stroluję i zadam mu pytanie, jak poradzić sobie z warrozą. To zresztą był kiedyś Twój pomysł przy pomocy kwasu siarkowego. Co on mi na to odpowie? Popatrz, jestem, jestem zbudowany, bo napisał, że nie jest ani praktykowane, ani zalecane. I zamiast tego, co ja mam zamiar zrobić, powinienem zastosować kwas. Szczawiowy, mlekowy, tymol, mrówkowy, ewentualnie mecha metody mechaniczne, środki biologiczne. A jeżeli chodzi o środki chemiczne, to amitraza i flumetryna. Powiem ci, nie jest źle. Jakie leki zastosować na terenie Polski, aby pozbyć się problemu? W przypadku masowego umierania pszczół zalecam skonsultowanie się z weterynarzem specjalizującym się w pszczelarstwie, specjalistą. Hmm, poniżej, poniżej przedstawiam kilka przykładowych leków, które mogą być stosowane w leczeniu pszczół: Oksalina, stosowane do zwalczania warozy Varroa Destructor, który, który jest jednym z głównych szko szkodników. Apiguard, preparat zawierający tymotralalala. Fumagilina, lek stosowany w leczeniu nosacizny. Apivar, pasek do zwalczania roztoczy Varroa Destructor. E, Terramycyna. Antybiotyk w stosowaniu w leczeniu niektórych chorób bakteryjnych u pszczół, takich jak zgnilizna nosacizny. <noise> Pamiętaj. Że... No cóż, Piotrze, yy, polecił tak, to... mi tutaj do stosowania lek, który jest ewidentnie nielegalny w Polsce, a, na, a zapytałem go, jakie leki stosować na terenie Polski, aby pozbyć się w problemu. Yy, yy, poza tak. tym opisałem wcześniej konkretny problem związany yy, z, z zapachem, prawda? U lak, na, który, specjalnie go próbowałem go naprowadzić yy. na, na tą chorobę, którą oczywiście wszyscy wiemy, tak. yy, która się z tym łączy. No nie poradził sobie, bo zaproponował mi leki na Warozy. Masz rację, poza tym yy, z Sporo tu widać tej tak zwanej halucynacji, czyli w, w momencie, kiedy nie ma e, ścieżki postępowania, to próbuje ją wymyślić z danych, które. E, Poza tym wiesz, sporo tu jest takich ogólników, tak jakby pisał jakiś reklamu, reklamowy tekst. Po prostu w przypadku masowego umierania pszczół zalecam skonsultowanie się z Wydaje mi się, że tutaj próbował wcisnąć nam jakiś wyraz, y, znaczy jakieś słowa związane z, z CCD, czyli z masowym wymieraniem pszczół, bo jak działa w ogóle tego typu maszyna. Ja jestem sceptyczny co do nazywania ją sztuczną inteligencją. Raczej nazywam ją po prostu zaawansowanym predyktorem. Czyli to jest sieć neuronowa, która, która posiada samo uczący się algorytm, który działa trochę tak jak taka zaawansowana statystyczna maszynka. To znaczy, na, na podstawie prawdopodobieństwa. Yy, następowanie po sobie słów w miliardach różnych, w tym w, w czata DPT, w to w przypadku głównie internetu, stron internetowych, na których on się uczył, yy, oblicza, jakie słowo po danym słowie najprawdopodobniej nastąpi. Prawda? Oczywiście to upraszczam, bo to jest bardziej skomplikowane. Tak. Natomiast to nie jest żadna maszyna, która cokolwiek, czy, która rozumie kontekst. Mhm. Która, może, która, która jest inteligentnym bytem, który rozumie, co się, co się go pyta, co się mówi i która potrafi dać odpowiedź eksperta. I teraz tak, mm, naukowcy sami zresztą przyznają... Tak, że nie jest, nie może być traktowany jako ekspert. Nap znaczy tak... Na pierwsze, na pierwsze ogólne pytanie stwierdzili, że, że Chad GPT pokazał swoją moc i udzielił odpowiedzi zadowalającej. Natomiast na drugie pytanie, konkretnie, w którym właśnie zalecał antybiotyk w kraju, w którym, w którym jest on zakazany, i na zgnilca amerykańskiego, i, do, i, do, i dodatkowo zalecał wymianę matek od renomowanego hodowcy, co nie byłoby właściwym działaniem w przypadku zgnilca, jako środek do zwalczania. Model językowy nie rozróżnia pomiędzy informacjami ważnymi, od niej istotnych, oraz nie potrafi ich uporządkować w logiczny sposób. Ale konkluzja jest taka, że chat GPT jest może być potężnym doradcą, który mógłby zapewnić przyrazą spersonalizowane informacje podane w pigułkę odpowiadającym na ich potrzeby. W wymaganym dla nich języku i na wystarczającym poziomie szczegółowości. No to ja szczerze mówiąc, tutaj mam wrażenie dysonansu poznawczego, bo to mi się nie klei. Poczekajmy chwilkę. Zrobimy malutką przerwę. Ja zmienię baterie okay. w tych dwóch kamerach i podyskutujemy okay. dalej. Dobra, baterie zmienione, skąd Twój dysonans? No, dysonans powiedz? jest taki, że ja tu widzę ee, nie, oni dwie po... przeciwstawne oceny. No, ra, y, bada, y, bada, y, y, pozytywnie właściwie ocenili to pytanie ogólne. No ale to pytanie ogólne, no umówmy się. M myślę, że mógłbym innymi narzędziami, w, w innymi wyszukiwarkami, czy nawet po prostu czytając zwykły podręcznik. Uzyskać mniej więcej podobną odpowiedź, jakie są objawy z gnilcy amerykańskiej. Natomiast jeżeli chodzi o szczegółowe pytanie, no, jakie środki należy wdrożyć, no to zaproponował substancję nielegalną w Norwegii. Poza tym też tutaj wprost piszą, że no nie jest w stanie udzielić takiej po pożądane, tego co jest, jak wydawałoby mi się, że jest pożądane w tego typu ekspercie i mentorze przelarskim, czyli instrukcji krok po kroku, jak postępować. W przypadku początkującego pszczelarza, który jest na przykład spanikowany, bo coś mu się dzieje, no to może być ważne. Ale zwróć uwagę na to, że jeżeli używasz zwykłej wyszukiwarki, to na pytanie o sposób poradzenia się sobie z warozą, możesz. Yy, yy, niechcący dostać jeszcze tą, tą memiczną kość wołową. Yy, a tutaj zapytaliśmy o, będziesz go pytał, okej, okay, dobra, a tutaj zapytaliśmy go o kwas siarkowy i on nam ten kwas siarkowy zdisował zresztą słusznie. Od, od, od razu, bez zastanawiania się nawet chwili. Więc no nie. Ja tu nie, nie do końca widzę ten dysonans, bo, bo y, zgadzam się, że nie nadaje się na eksperta i teraz no, ale jeszcze. Taka nie szukajmy, jest ale no, taka jest konkluzja, że się nie nadaje. Natomiast może wesprzeć i może zabezpieczyć początkującego pszczelarza przed zalewem informacji. Yy, nieprawdziwych, niesprawdzonych i nie nadających się do zastosowania. Przy czym przyznaję, że może wprowadzić też w błąd yy, próbując wskazywać używanie, na przykład, antybiotyków yy, w pasiece, czego nie wolno robić. Produkuję do tekstu, także jeszcze chwilka. Jeszcze, yy, tutaj odpowiedział, że kość wołowa nie może, nie jest skutecznym lekiem, ale czy, czy Skoro, skoro pasożyt mm, źle reaguje na zapachy, które go od, odstraszają, to może jednak w, warto próbować ekspery. Mentować ze starą kością wołową. Haha. Próbujemy. Rozumiem Twoje podejście do poszukiwania alternatywnych metod zwalczania wołowarozy. Jednak istnieje ryzyko, że stosowanie starej kości wołowej jako środka ostraszającego nie będzie skuteczne w zwalczaniu roztoczy A Roztocze te są bardzo szkodliwymi posłużytami pszczół, które mogą powodować poważne problemy i nawet masowe umieranie pszczół. Badania naukowe i doświadczenia przeloczy wskazują, że skuteczne zwalczanie warozy wymaga stosowania specjalistycznych preparatów, leków, które są zaprojektowane do emil eliminacji tego konkretnego szkodnika. Stara... Jakoś Wołowa nie posiada tych właściwości. Zalecam skonsultowanie się z weterynarzem i tutaj już leci to, co wcześniej pisał. Zawsze produkuje no dużo, dużo, dużo tego produkuje tekstu. Produkuje tego tekstu dużo, ale to jest tekst zgodny z, z regułami dobrych praktyk, które pewnie są w jego bazie danych, więc trudno się z tym nie zgodzić. Z tym, że, że należy zapytać weterynarza, że należy poszukać pomocy u fachowca, ja bym to traktował jako, jako właściwą odpowiedź, patrząc zwłaszcza na to, że to jednak globalne narzędzie. Tak, tylko jakie ono ma skutki. Ja wiem, czy wiesz, Piotr, że on tutaj się właśnie naprodukował? Nie odpowiedział jednym zdaniem, a mógłby właściwie odpowiedzieć jednym zdaniem. Natomiast. Ee... To te nasze tutaj zabawy spowodowały, że spowodowały negatywne efekty zewnętrzne środowiskowe prawdopodobnie do schłodzenia procesorów na przykład gdzieś w Afryce bo tam jest tańsza siła robocza i na przykład kenijscy, kenijscy pracownicy są zatrudniani, zatrudniani na mniej niż 2 dolary za godzinę do, do, do usprawnienia czata GPT, żeby nie, żeby nie wypowiadał obraźliwych i toksycznych słów. Na, tak wyczytałem w New York Timesie. Zużyte, to, co, te nasze tutaj zabawy, bo wystarczy zadać mu od 5 do 50 pytań, mogą spowodować, że zostanie zużyte pół litra wody. Czyli gdzieś tam pszczoły, na przykład w krajach rozwijających się, mogą mieć niedobór nie wody i... związanym, że my tutaj się bawimy w, w bogatej Europy tym czatem DPT. No dobra, ale jeżeli pójdziemy tym tropem, słuchaj, ja sobie przypominam e, taką sytuację, w, e, począt, początek XX wieku pojawiły się pierwsze samochody, i w Wielkiej Brytanii one się nie spodobały. I tam był taki przepis, że przed każdym takim automobilem ma biec, goniec, biec. To one osiągały 4 km na godzinę, więc ma iść goniec z czerwoną flagą, żeby wszyscy wiedzieli, że, że za chwilę będzie jechał taki ryczący potwór, który do niczego się nie nadaje, bo przecież konie w zupełności wystarczają. Yy, chodzi mi o to, że yy, to są jakieś próby, jeżeli chodzi o eksperckość tego czata. Yy, nieudane pierwsze, ale myślę, że, że z czasem to się zmieni, i myślę, że yy, no, tak czy inaczej te, tej technologii nie powstrzymamy. A to, że yy, się za nią próbujemy brać i próbujemy yy, przykrawać ją do swoich zastosowań, yy, już na tym etapie, to chyba jest. Generalnie dobry kierunek. No więc to jeżeli mamy na utach zrównoważony rozwój, to chyba jednak nie, jeżeli nie uwzględniamy destrukcyjnych efektów zewnętrznych. To jest podstawa koncepcji rozwoju ee, w, w, właściwie, mm, o, ja to nazywam e, przelazem odżywalnym, czyli zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju, żeby brać pod uwagę negatywne efekty zewnętrzne. W tym przypadku mamy dużo takich negatywnych efektów, bo nie powiedziałem jeszcze o zużyciu energii. Powiedziałem na razie o chłodzeniu. Tak. Jeżeli chodzi o zużycie energii, to szacuje się, że do 2027 roku rocznie zuży zużycie energii na infrastrukturę Czata GPT, GPT osiągnie 82% całkowitej produkcji energii w Polsce. Więc ja, ja nie, mów, tak jak, nie mówię coś takiego, tak jak Ty zasugerowałeś, żeby po prostu bać się technologii i nie używać. Ja uważam, m. że można jej używać mądrzej. Po pierwsze, są tutaj względy bezpieczeństwa. Korzystamy w tym momencie z, z międzynarodowej fundacji powiązanej z monopolistycznymi firmami, która nie jest umacowana w, na przykład w Unii Europejskiej tylko na zewnątrz, produkuje swoje, swoją technologię nie, w, nie otwarto źródłowym kodem, czyli open source, czyli ChatGPT jest 3,5, którego oni już tu, tutaj uh -huh. korzystali, jest aktualnie kodem zamkniętym, czyli jest to produkt stricte komercyjny. Yy, I żeby korzystać z tego typu. Jak, bo im pomys ich pomysłem jest, stworzyć, żeby stworzyć dodatkowo wytrenowaną bi y, chat y, czyli pszczołogadaczkę. Tak. I taka pszczołogadaczka będzie udostępniała na licencji dzięki tej firmie, czyli nie będzie nad nią całkowitej kontroli i w każdej chwili w końcu kom y, komercyjny właś właściciel tej infrastruktury będzie mu powiedzieć przykro mi, ale wycofujesz tego z tego projektu. Czy nie niesensownie byłoby skorzystać z alternatyw, które są równie dobre jak ten ChatGPT GPT-3.5, dają porównywalne wyniki i a po prostu ten, jest to bezpieczniejsze, można trzymać na własnej infrastrukturze, tym bardziej, że celami, celem są szczytne, po prostu cele są szczytne, czyli oddania tego do domeny publicznej wszystkim za darmo. Natomiast jest jeszcze jeden problem. To ewaluację, która tutaj zrobiona, yy, trzeba zrobić porządnie. I konsultowałem się z, y, z kolegą, który się tym zajmuje. I taka ewaluacja powinna przebiegać w ten sposób, że najpierw, yy, eksperci, udziel, yy, najpierw eksperci wnoszą swoje odpowiedzi, nie, nie patrząc na to, co, yy, co yy, tak. yy, jak sztuczna inteligencja odpowiada, tylko sami tworzą bazę wiedzy, jaka powinna zostać, yy, no, w jaki sposób powinna ta, yy, ten algorytm odpowiadać. I niezale, niezależni badacze testują po prostu, czy to zadając mu odpowiednie pytania, czy to urządzenie, oczywiście testując go, zadając mu o wiele więcej pytań niż tylko dwa, czy to urządzenie odpowiada w sposób zgodny z tym, jaki ekspert, jak ze stanem wiedzy, którą, którą przekazali eksperci. Dlatego, że zawsze ten ekspert Uczestniczą takim ma, ma to wpływ na jego mózg i to, co zostało wypowiedziane, trochę to jak my tutaj zrobiliśmy, no, to, co zostało wypowiedziane, uznajemy, że to już jest ważne, bo zostało wypowiedziane. Natomiast nie mamy na przykład nie mamy w głowie czegoś takiego, że mógł dzielić tysiąc innych lepszych odpowiedzi niż na przykład te. W związku z tym ja jak na, proponuję coś takiego jako rozwiązanie alternatywne, żeby stworzyć Taką ekspert, skoro mamy na to pieniądze i to będzie dużo tańsze, żeby stworzyć ekspercką bazę danych w wielu językach na stronie internetowej publicznej domenie, żeby eksperci z różnych krajów stworzyli taki, ta, 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 taką bazę wiedzy, do których będzie zatrudnion, do, do których go będzie dołączona wyszukiwarka. Zwykła wyszukiwarka tekstu, która będzie kilka, ki, która, je, która jest o wiele tańsza i zużywa poza tym są takie wyszukiwarki jak najbardziej darmowe i zużywa kilkukrotnie mniej energii przez to jest bardziej przyjazna dla środowiska. Posłuchaj, więc tak, na pewno nie dyskutuję z tym, co powiedziałeś, że e, że kot jest poza Europą i że jest w Posiadaniu y, jakichś konkretnych firm. To, to jest oczywiste. To, że y, nie jest otwarto źródłowy, tylko zamknięty, nie ma tu dużego znaczenia, bo tak naprawdę nikt nie jest w stanie śledzić kodu y, y, szt modeli sztucznych inteligencji y, na poziomie y, y, zaawansowanym. Tamten kod w pewnym sensie pisze się sam. I, I w pewnym sensie jest nie do odczytania. To też wiem, bo, bo pytałem, bo sam się nigdy sztuczną inteligencją na tym poziomie nie zajmowałem, ale jest to taki element, który się w jakiś sposób sam tworzy, więc nie ma to znaczenia dużego, czy, czy ten kod jest zamknięty, czy, czy otwarty. W kwestii tych oszczędności, o których mówisz, wiesz co, jeśli jestem początkującym szczelarzem, jeśli dopiero zaczynam, mam swój problem, to zadaję mu pytanie, co powinienem zrobić w tej sytuacji, i on mi odpowiada, że powinienem się skonsultować z weterynarzem. Nie jest to specjalnie odkrywcze, to prawda. Ale jeśli będzie miał poziom ekspercki. To y, prawdopodobnie zapytanie go będzie generowało mniejsze koszty, niż y, w, wsiąść w samochód i pojechać do weterynarza, y, i mniejszy ślad węglowy dla środowiska, i mniejszy wpływ. Y, dość prawdopodobne, że, y, że y, sztuczna inteligencja nie obciąży środowiska w taki sposób, w jaki się obecnie obawiamy. Że y, znajdą się w innych miejscach z kolei oszczędności, na których dzięki sztucznej inteligencji będziemy mogli skorzystać. No Wydaje mi się, że bilans na razie wychodzi negatywnie. To znaczy, nie chodzi mi o... Jeżeli jakieś, jakaś technologia czy infrastruktura ma duże destrukcyjne środki ze środowiska, to tym bardziej powinniśmy ją wykorzystać jak najbardziej... Jak najbardziej celowo, jak najbardziej oszczędnie, jak najbardziej rozsądnie. Jeżeli, to, co mówisz o, tym, o tej benzynie i samochodzie, owszem, ale tylko w pewnym zamkniętym obszarze. Nie bierzesz pod uwagę, że ten samochód musiał zostać wyprodukowany, że zostało do niego zatankowane paliwo, że gdzieś ktoś tam zarabiał, bo ktoś eksternalizował swoje koszty, że ktoś tam tylko zarabiał 2 dolary, żeby po prostu przy produkcji, przy produkcji tego samochodu, tylko siedzisz sobie przy swoim pięknym, ładnym laptopie i coś tam wstukuje, wstukuje. Chodzi o to, że dla przeciętnej osoby ten chat GPT stwarza wrażenie, że jest tani, prawda? Właśnie, no, natomiast, jeżeli uwzględnić wszystkie koszty, tak nie jest. Natomiast, no, oczywiście. Natomiast, czy, o ile wiem, współcześnie tak jest, że na przykład w Polsce cierpimy na, na, na niedobór specjalistów specjalistów, weterynarzy i, i pszczelarzy, którzy by się też na przykład na tym znali, byli inspektorami. Nawet jest ten pomysł w kodeksach, przecież, który omawialiśmy, żeby stworzyć taki, w taki oddolny sposób, inspekto, do, do, tak. stworzyć... Wśród sprzedaży wybierać inspektorów, którzy by się douczali na pewnych kursach, no to ja uważam, że te pieniądze z tego z tego pomysłu, yy, który pewnie tani nie jest, yy, znaczy, którego realizacja tania nie będzie, można by na przykład zrealizować w tych wszystkich krajach europejskich, wykształcając odpowiednią kadrę ekspertów, która stworzy taką bazę danych. Po prostu rzucam tutaj alternatywny pomysł. Owszem, technologia może jest fajna i podnętna, dobrze to wygląda, dobrze się reklamuje, natomiast jeżeli coś będzie tańsze, Przyniesie, przyniesie, przyniesie podobny skutek, to dlaczego nie korzystać z tańszej alternatywy? Wiesz co, ja, to po, ja ci powiem tak, że jestem w pewien sposób przekonany do tego, co mówisz. Yy, to znaczy, yy, ok, yy, budujmy yy, te inne rozwiązania, które są istotne, bo zresztą z yy, czata GPT teraz nie, nie zrobimy eksperta yy, w jakimś czasie. O którym wiemy, że potrafimy go w jakikolwiek sposób przewidzieć. Natomiast no, pozostanę jednak trochę entuzjastą nowych rozwiązań i szukania w zupełnie nowych rejonach tych rozwiązań. Bo nie wiem, jak szybko uda nam się, w jaki sposób szybko uda nam się tych ekspertów wyszkolić i wdrożyć do, do pomagania pszczelarzom. Ciągle mamy z tym podgórkę, i z paroma jeszcze innymi rzeczami mamy podgórkę, także z różnymi platformami do. Do nauki, które mogłyby były już powstać dawno temu. Tak jak mówisz, stworzenie bazy wiedzy pszczelarskiej i zaprzęgnięcie dobrej wyszukiwarki do, do jej przerzucania byłoby na pewno tańszym rozwiązaniem, ale ono do tej pory ciągle jeszcze nie powstało. Dlatego ja z jakąś nadzieją jednak patrzę na nową technologię. Bo no, nie dało się w taki sposób rozwiązać kłopotów komunikacyjnych dawniej, w jaki sposób uczyniły to na przykład telefony komórkowe, które też swój negatywny wpływ wywierają chociażby przez ilość baterii, które do nich produkujemy. Mhm. Poproszę o instrukcję, jak zamknąć ul, kiedy pszczoły latają dookoła ula. Zamknięcie ula pszczół może być konieczne w sytuacji, gdy pszczoły latają wokół ula i istnieje ryzyko, aby atakować ludzi, że mogą atakować ludzi lub zwierzęta wokół pasieki. Poniżej przedstawiam instrukcję. Upewnij się, że masz odpowiednią um, ochronę, tak jak kobinezon i tak dalej. Przygotuj odpowiednie materiały. Umieść deski lub siatkę na wejściu do ula, aby uniemożliwić przełom wylot i wejście. Możesz również użyć specjalnych ekranów przelarskich, które pozwalają przełom opuszczać ul, ale uniemożliwiają im powrót. Co to jest ekran przelarski? Masz pomóc. No to już popłynął. Tu już popłynął. Strolowałeś go skutecznie. Dobra. Kończymy, Kończymy Piotrze. Obawiam się, że zostaje przy swoim zdaniu. Zostajemy, coś... zostajemy przy swoich zdaniach, a wy napiszcie, jakie jest wasze. Znów właściwie możecie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jesteście bardziej tutaj technos entuzjastami czy mm, technosceptykami. Czy technosceptykami eee, odsyłam Was do naszego y, poprzedniego odcinka, czyli 21, hmm. gdzie y, trochę w innym kontekście, ale również o tym wymieniliśmy opowiadać. swoje odmienne opinie tutaj. Cześć. Dzięki.